Cześć moi drodzy, w dzisiejszym odcinku vloga witam was tak serdecznie, spokojnie na plaży La Fonisi. Kochani, tutaj na tej części prawdziwej plaży wyspy La Fonisi, choć jest taki ładny taki park, gdzie jest natura, park Natura 2000. Nie można tutaj, słuchajcie, łazić gdzie się chce, tylko są takie ścieżki piękne. Już wam ich pokazuję. Proszę, zobaczcie, kawa fajnego piachu. Także pamiętajcie tutaj, że trzeba dbać o wszystko, o przyrodę. I te ścieżki zrobimy tu przy okazji jakąś fajną poteczkę jeszcze. O. Wygląda z drugiej strony, proszę. Laguna czasami, słuchajcie, się zmienia, zależy jakie są wpływy, przypływy w ciągu roku, jakie spotkać prądy można. Także ona jest fajna, bo jakbyście tu przyjeżdżali co roku, życzę wam tego, to ta laguna tak naprawdę wygląda bardzo różnie. Ale raczej prawie zawsze można tu przejść na tą wyspę La Fonisi, czy te wysepki La Fonisi, taką wodą dosłownie po kolana. Także cieszcie się tymi widokami i zapraszam was na Kretę, do Grecji na wakacje 2022. To jest, słuchajcie, przepiękne miejsce na zachodnim południu Krety. Plaża tak naprawdę jest taka typowo do wybyczenia się. Są po prostu piękne zatoczki, słuchajcie, są tu tawerny, takie malutkie bary. Oczywiście cała tutaj i oczywiście całe tutaj zaplecze z toaletami, z parkingami. Przepiękne miejsce, żeby sobie taki zrobić dzień siga-siga, pospacerować, popływać, słuchajcie, zrobić sobie fajne selfie. Plaża jest słynna z takiego różowego piasku, który jest specyficzny, z takich skamieniałości tutaj z raf koralowych takich śródziemnomorskich. Słuchajcie, droga na La Fonisi nie jest łatwa, ale z okolic Hani, Retymno spokojnie w godzinkę do dwóch z przerwami sobie tutaj przyjedziecie. Po drodze możecie sobie jeszcze wrócić przez plażę Farsarne, także serdecznie was zapraszam. Bardziej skupcie się na widokach, na pięknych tutaj momentach, które z drona pokazuje i same plaże. Także jeszcze raz wam dziękuję, proszę subskrybujcie mój kanał i wszystkiego dobrego, do usłyszenia, wasz fan Aleksander i życzę nam wszystkiego dobrego w nowym sezonie w 2022 roku. Wasz fan i Olo Aleksander.